Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Słowa na jutro. Dzisiaj będziemy rozważać Ewangelię według świętego Mateusza, a konkretnie fragment z rozdziału 20, wersety od 1 do 16. Zanim jednak wysłuchamy tekstu, pomódlmy się do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie ze Słowem było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Posłuchajmy teraz fragmentu Ewangelii. Pan Jezus powiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Mateusza jest w rozdziale 20, a więc można powiedzieć już w drugiej części Ewangelii. Pan Jezus mówi tutaj przypowieść o Królestwie Bożym, ale mówi ją w bardzo ciekawym i konkretnym kontekście. Mianowicie musimy się tutaj odnaleźć w sytuacji świętego Mateusza, który jest ewangelistą, który pisze swoją Ewangelię przede wszystkim do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. I właśnie w czasach pierwszego kościoła było dosyć duże napięcie pomiędzy chrześcijanami, tymi, którzy pochodzą właśnie z religii żydowskiej, i tymi chrześcijanami, którzy pochodzą z pogaństwa, a więc są często Grekami. Problem polegał na tym, że ci, którzy pochodzili z religii żydowskiej, mieli wątpliwości. No jak to jest? Ci poganie, którzy nie przestrzegają żadnych przepisów prawa, a tych przepisów było bardzo wiele, ponad 600, jakżeż oni mogą być chrześcijanami, tak o, bez niczego? A więc chcieli, żeby oni również, żeby byli obrzezani, żeby przyjęli wszystkie te przykazania, które Żydzi przestrzegali, i wtedy mogą być uczniami Pana Jezusa. Okazało się, że jednak pierwsi apostołowie, szczególnie święty Paweł, miał tutaj bardzo duży wpływ, pokazują, że nie, że poganie mogą być chrześcijanami nawet wtedy, kiedy nie są Żydami, a więc wtedy, kiedy nie przestrzegają tych bardzo szczegółowych przepisów prawa, których przestrzegali wszyscy Żydzi. I wobec tego było to napięcie, które pomiędzy tymi dwoma grupami chrześcijan jakoś w tym pierwszym kościele się jątrzyło. I właśnie dzisiejsza Ewangelia bardzo pięknie odpowiada na to wyzwanie pierwszego kościoła.
A mianowicie Pan Jezus opowiada przypowieść o robotnikach i o gospodarzu w winnicy. Jest to przypowieść, która odwołuje się do wydarzeń, które były bardzo powszechne w Palestynie, a więc do zbiorów. Czas zbiorów to taki czas bardzo napięty, gdzie potrzeba jest rąk do pracy. I dlatego miejsce akcji dzisiejszej przypowieści dokonuje się w dwóch miejscach. Z jednej strony mamy właśnie winnicę, gdzie się pracuje, a z drugiej strony rynek, gdzie gospodarz szuka robotników. I takim najlepszym czasem na zebranie się właśnie gospodarzy z robotnikami był wczesny poranek, zaraz kiedy słońce wzeszło, mniej więcej godzina 6 w Palestynie. 6 rano to był taki czas, kiedy wychodzą gospodarze, aby jak najszybciej złapać najlepszych robotników, a z drugiej strony robotnicy również przychodzą bardzo szybko, żeby starczyło im pracy, żeby mogli rzeczywiście pracować i zarobić tego jedynego denara. Dlatego, że srebrny denar w czasach Pana Jezusa to była taka normalna stawka, dniówka, którą wypłacano każdego dnia po zachodzie słońca, a więc po zakończeniu pracy, bezpośrednio robotnikom, którzy pracowali w polu. I dlatego te pierwsze momenty dzisiejszej przypowieści są całkowicie zrozumiałe dla wszystkich, którzy słuchali Pana Jezusa. A mianowicie gospodarz idzie na rynek, pracownicy również przechodzą na rynek, dogadują się i jakaś tam część pracowników razem z gospodarzem idzie, aby pracować w winnicy. Dzieje się to o godzinie 6 rano. Ale potem coraz bardziej zaczyna być ta historia coraz bardziej dziwna. Mianowicie gospodarz wychodzi o godzinie 3, znowu na rynek. Musimy tutaj wziąć pod uwagę, że czas inaczej się mierzy dzisiaj, inaczej w czasach Pana Jezusa. Mianowicie godzina 3 to tak naprawdę nasza godzina 9, więc 3 godzina po wschodzie słońca, czyli po godzinie 6. Czyli dodajemy do godziny 6 3, no i mamy wtedy naszą godzinę 9. Więc o godzinie 9 rano znowu gospodarz idzie i znowu znajduje pracowników. I mówi do nich, kiedy chodzi o zapłatę, mówi, a co będzie słuszne, dam wam. A więc pracownicy mają świadomość, że nie będą pracowali całego dnia, ale gospodarz godzą się na to, że gospodarz wypłaci im to słuszne, a więc jakąś proporcję tego jednego denara, który należy się za cały dzień pracy. Następnie gospodarz znowu wychodzi o godzinie 6, a więc w samo południe, kiedy już tak naprawdę nikt nie powinien stać na rynku. To jest też najgorętszy moment dnia. I co dalej? Nawet przychodzi potem o godzinie 15, a nawet o godzinie 17, a więc o godzinie 11, jak mamy w tekście ewangelicznym. 11 plus 6 to 17. A więc godzinę przed zachodem słońca znowu gospodarz idzie na rynek szukać pracowników. I co ciekawe, znajduje ich. I wtedy dokonuje się tutaj pewien ciekawy dialog, a mianowicie gospodarz pyta ich, co oni tam robią. A więc czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Możemy się domyślać, że prawdopodobnie albo byli niezbyt zainteresowani pracą, bo gdyby stali tam cały dzień, to faktycznie znaleźliby pracę już wcześniej. Ale tutaj stoją bezczynnie, a oni odpowiadają, bo nas nikt nie najął. I wtedy gospodarz mówi, idźcie i wy do winnicy. Więc czyni im ogromną łaskę. Pozwala im pracować chociaż tą jedną godzinę do zachodu słońca. Robotnicy na pewno nie spodziewają się wielkiej zapłaty, ale chociaż to drobne coś, co otrzymają, będzie dla nich korzystne i na pewno się z tego jakoś cieszą. I kiedy dzień dobiega końca, kiedy przychodzi zachód słońca, kiedy kończy się praca, gospodarz robi coś bardzo ciekawego, a mianowicie rozpoczyna wypłatę od tych, którzy przyszli ostatni. Chce, aby ci pierwsi wiedzieli, co się dzieje. I co jest jeszcze bardziej ciekawe, wypłaca tym ostatnim po denarze. Pełny denar za pracę, tylko jedną godzinę do zachodu słońca. I wtedy wiemy, że ci, którzy pracowali od początku, zaczynają się burzyć. Mówią tutaj nawet, że to jest niesprawiedliwie, czują się źle potraktowani. Gdyby otrzymali więcej, no to jeszcze moglibyśmy to zrozumieć.
ale oni otrzymają dokładnie tyle samo, co ci, którzy pracowali tą jedną godzinę. I wtedy gospodarz wyjaśnia i wyjaśnia odwołując się do sprawiedliwości. Sprawiedliwość, a więc w takim rozumieniu powszechnym, kiedy otrzymujemy to, co się nam słusznie należy. I gospodarz wyjaśnia. Umówiliście się ze mną na denara, a więc nie otrzymaliście ani mniej, ani więcej. Otrzymaliście słuszną zapłatę za waszą pracę. Więc nie jestem wobec was niesprawiedliwy. Dlaczego więc jesteście zawistni? I tutaj mamy taki pewien semityzm, w którym gospodarz mówi o tych, którzy, o tych pierwszych, którzy nie potrafią zrozumieć, że jest dobry. Mówi, że patrzycie złym okiem. Co to znaczy patrzeć złym okiem? Jest to semityzm oznaczający zawiść, pewną zazdrość. Kiedy patrzę na kogoś złym okiem, to znaczy, że jestem zawistny, zazdrosny. Są zazdrośni o to, że gospodarz jest dobry wobec tych, którzy na to nie zasłużyli. I kiedy interpretujemy dzisiejszą przypowieść właśnie w kontekście pierwszego kościoła, tych czasów świętego Mateusza, to bardzo jasno wyłania nam się obraz, w którym ta historia jest przekazana czy skierowana właśnie do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Żeby nie byli zawistni wobec tych chrześcijan, którzy są pochodzenia pogańskiego, którzy nie musieli przestrzegać wszystkich tych przepisów prawa, których przestrzegali Żydzi. To byłaby ta pierwsza interpretacja, która odnosi się do czasów Pana Jezusa. Ale jest również druga, którą pokazuje nam święty Grzegorz Wielki i opisuje, jakby patrzy na tą przypowieść z perspektywy życia człowieka. Że każdy z nas czasami w różnym okresie odkrywa głos Pana Boga. Czasem odkrywamy nasze powołanie, też powołanie do życia chrześcijańskiego, do dobrego życia. Już w dzieciństwie jesteśmy tak wychowani, kontynuujemy tą drogę. Albo w młodości, czasem kiedy jesteśmy w pełni sił, czasem podczas dopiero jakichś lat już starszych, a czasem nawet ludzie nawracają się na łożu śmierci. A więc w ten sposób święty Grzegorz Wielki pokazuje nam, że każdy czas jest dobry, aby się nawrócić, aby stać się uczniem Jezusa. Czyli aby pójść pracować do winnicy pańskiej. I w tym wszystkim zawsze mamy wybór. Albo pracujemy dla siebie, wtedy zapłatą jest pieniądze, władza, przyjemność, wszystkie te przemijające rzeczy tego świata. Albo pracujemy dla Pana Boga, a więc dla gospodarza winnicy. I wtedy zapłatą jest ten srebrny denar, który symbolizuje życie wieczne w niebie. W tym wszystkim Pan Bóg jest niezwykle hojny. Nawet kiedybyśmy nawrócili się dopiero na końcu swojego życia, bardzo późno, obiecuje nam tą samą nagrodę, nawet gdybyśmy pracowali od samego początku, a więc od dzieciństwa. Cieszmy się więc, cieszmy się z tego, że Pan Bóg jest hojny, że obdarza swoim największym darem nie tylko wielkich świętych, którzy przez całe życie służyli Panu Bogu, ale także tych wielkich grzeszników, którzy nawrócili się na sam koniec. Niech zawsze towarzyszy nam ta wielka radość z Bożej dobroci i hojności. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.